Czat, którego nazywamy też cichym zabójcą, atakuje podstępnie. Jest niewyczuwalny przez nasze zmysły. Uwaga, uwaga! Ogłaszamy konkurs. Do wygrania kilkadziesiąt czujek tlenku węgla. Czat, którego nazywamy też cichym zabójcą, atakuje podstępnie. Powstaje wtedy, gdy mamy do czynienia z niecałkowitym spalaniem, a więc przy niedoborze tlenu. Możemy spodziewać się jego obecności wówczas, gdy w naszym mieszkaniu nie ma odpowiedniej wentylacji, a więc są szczelnie pozamykane okna, także wówczas, gdy bardzo rzadko wietrzymy pomieszczenia. Pojawi się także wtedy, gdy zażywając kąpieli zakryjemy kratkę wentylacyjną w łazience. Źródłem tlenku węgla będzie też niesprawny, nieczyszczony, popękany komin oraz niesprawny piecyk lub kocioł, który wykorzystujemy do opalania naszych domów czy też mieszkań. Tlenkiem węgla potrujemy się wtedy, gdy nie zostaniemy w porę ostrzeżeni o niebezpieczeństwie, na przykład przy pomocy takiego oto niewielkiego urządzenia. Oto pytanie konkursowe. Co jest główną przyczyną zatrucia tlenkiem węgla? Zbyt częste czyszczenie pieca? Nadmierne wietrzenie pomieszczeń? Niesprawność urządzeń i przewodów wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych? Na Wasze odpowiedzi czekamy jutro między godziną 10 a 10.30 wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 65 546 52 52. Czujkę czadu wygrywa pierwsze 7 osób, które podadzą prawidłową odpowiedź.